Nie, i... Ja ci nie będę przeszkadzał. Właśnie z tobą, ty dziadu jeden. Nie? Tadziu, halo? Dobry, tak? Słucham cię. No właśnie. I teraz jesteś już na linii. To słuchaj. Ile ty lat jesteś już w stoczni, w Chinach w stoczni? 10 lat. Całe 10 lat już jesteś? Tak. A kiedy zamierzasz kończyć tą robotę w tych Chinach? Ja wyjechałem, słuchaj, ja wyjechałem w czerwcu 2003 roku. A dlaczego wyjechałeś do Chin? No bo nie w stoczni nie było roboty. No też w najgorszym kryzysie, no faktycznie. Jak pan ocenia tam tą pracę w Chinach? Dobrze tam pracować jest Polakowi? No, w porządku. Tu są dla nas warunki dobre. No tak, dla niego są dobre, bo on jest jako odbiorca. On pracuje w nadzorze. Ja pracuję jako armator. O, no i a ilu Polaków jest tam, Tadek? Proszę? A ilu tam jest Polaków, tam gdzie ty jesteś? W tej chwili nas jest dwóch. Aha. A ilu było? A no, Hamiś już jechał do domu, stoczniowiec. No, mechanik pojechał do domu, bo tutaj robi się podobna sytuacja jak u nas w kraju. Stocznie zaczynają padać. Nie wytrzymują tempa. Tadek, a ile jest stoczni tam, gdzie ty jesteś, w pobliżu? Na tej wyspie, bo ja jestem na wyspie Zhoushan, to jedna z trzech większych wysp w Chinach. Ja wiem, może ze 30, może więcej. Stoczni. I Chiny mocno te stoczni podpierają finansowo, czy one są dosyć autonomiczne? Większość stoczni jest prywatna, bo chiński rząd postawił na prywatne, ale oni sobie sami nie dają rady. Oni po prostu zaczynają padać, tak jak ta stocznia, co ja robię. Pracuję w niej. Został mi jeden statek do skończenia, który już jest zbudowany i od wczoraj jest komisja w stoczni i sprawdza, ile zostało wydane, ile będzie jeszcze potrzeba, żeby skończyć ten statek. Być może będzie skancelowany w marcu. No dobra, Tadziu, a teraz tak. A ile... To kto? Ile lat robiłeś w stoczni w Gdyni? W stoczni Gdynia pracowałem od 1978 roku do 2003. No i tyle lat się znaliśmy, zgadza się? No tak. On, Tadek był brygadzistą. 10 lat po pana zatrudnieniu. Tak, 10 lat i tyle się znaliśmy. Żyga! Proszę. Powiedz temu panu, że ja zaczynałem od chłopca, co szlifował, a skończyłem na kierownika oddziału. No bardzo ważne, ja wiem o tym, że rządziłeś no. Tym. A jeszcze mam pytanie, to kto teraz na tych stoczniach zarabia, skoro wszystkie padają? To gdzie, jak to się zarządza, że te stocznie nie przynoszą dochodów? Czy zna pan jakieś stocznie, które... Proszę jeszcze raz powtórzyć pytanie. Są takie stocznie, które teraz przynoszą dochody. Które ze stoczni, bo muszą być jakieś wydajne stocznie. To... Stocznie norweskie przynoszą dochody, niemieckie, tam gdzie rząd dotuje i się nie szczypie, a nie tak jak u nas. Nie. Celowo... Oczywiście tutaj te Chińczyki tak samo cały czas rząd dotował do stoczni, żeby ściągnąć wszystkich armatorów, a pozamykać stocznie w Europie. I to była ich wiesz, takie podchody, które im się udały, no. Ale z tego wynika, że ten biznes generalnie na całym świecie nie może się bez pomocy rządu utrzymać. Oczywiście. Nie może... mają najmniejszych szans.
wszystko przygotowane. 11 kwietnia będę już po stronie chińskiej od Tybetu, aklimatyzował się gdzieś do 10 maja. Będę wchodził i chcę gdzieś tak o 15-18, to zależy od pogody, wejść na górę i zawiesić rumską flagę. Ale masz biało-czerwoną z Rumią? Tak, tata z tych maratonów, co biega. No dobrze, Tadziu, tylko żebyś tam jakiegoś Bentleya nie powiesił. No co ty znowu? No tak, ma być biało-czerwona z Rumią. Firmę swoją też muszę zabrać, bo wiesz... No ale z drugiej strony góry, tak żeby jej nie było widać. Ile trwały pańska przygotowania? Zobaczymy, wiesz. Ile trwały dokładnie pana przygotowania? Proszę? Ile trwały dokładnie te przygotowania na wejście, na spinaczkę? Przygotowania jak długo? Tak. Ja już się przygotowuję od 2010 roku. No tak, bo ty biegasz te maratony. Słuchaj, a kiedy chcesz biegać w maratonie na Antarktydzie? To jest ostatni kontynent, 7, który będę biegał. Mam przygotowane papiery na 2015 rok. I to już będzie koniec, tak? To będzie ostatni maraton na 7 kontynencie i wtedy wchodzę do klubu 7 kontynentów. To taka ala korona Ziemi. No. Koronę Ziemi zrobić jak w Lęborku, polepszysz czas. Znowu. Słuchaj, ja bym pojechał na Antarktydę w tym roku, ale doszłem do wniosku, że muszę z Czugulamy wrócić, żeby jeszcze pojechać tam, a tak to by Czugulama byłaby ostatnia. To wolę, żebym wrócił stamtąd, szczęśliwie. No, ale tam na Antarktydzie niedźwiedzi nie ma, wiesz, to tam wrócić spokojnie. Ale na Czugulami jest Yeti. Słuchaj. Yeti to podobno są miłe stworzenia, to proszę się nie obawiać. Tadek, a ile maratonów ty w sumie przebiegłeś? Maratonu? Tak, w sumie. Brakuje 1 do 80. Aha, to na Antarktydzie będzie 80? Nie, no ja będę jeszcze, jak wrócę w czerwcu, wrócę z tego, koniec maja, początek czerwca wrócę z Monteverestu, to na pewno będę biegał w Polsce, albo w Gdańsku, albo w Lęborku. Nie, panie Twórkowski, wszystko ma. Wszystko, to dobrze, że u ciebie gra. A jak zdrowie? Zdrowie jest, bo było. A o której ty wstajesz, no bo ty chodzisz co dzień na treningi, nie? No, ja, żeby wszystko było ok, to muszę o 2 już iść na trening. O 2 w nocy. Bo... W nocy, ale nie ma innego wyjścia. Organizowana, technologicznie, nie? Piękne statki. Przecież ty wiesz, jakie robiliśmy samochodowce, zgadza się? To były Mercedesy. Słuchaj, Chińczykom jeszcze brakuje. Chińczycy są w tej chwili na takim etapie, jak myśmy zaczynali w 80. Jaki jest klimat na tej wyspie? Klimat jest super. To jest wyspa, same góry i koło morze. Jak ona się nazywa? Zhoushan wyspa. To całe to nazywa się Zhoushan. A ja mieszkam w miejscowości Dinghai. No, przepięknie. Cała wyspa zielona, tutaj w zimie to pada tylko deszcz, nie? Teraz jest no pięknie, wszystko kwitnie, drzewa elegancko. W tej chwili jest 15 stopni u nas, ciepło. Dlaczego o 2 pan trenuje? O 2 w nocy ja wstaję i trenuję do godziny 6. A dlaczego? Ale dlaczego...
Albo on idzie do pracy. Dlaczego? Tak, później jakby wstało czwarta, piąta, to już jest ich tyle, że nie ma gdzie tam się nawet ruszać, bo oni wszyscy się gimnastykują. No. A jak ja biegam, to spokojnie, oni śpią, to ja biegam. Ja kończę biegać, przychodzę do domu na ćwiczenia, a oni wtedy walczą w koło. Nie? A pan tai chi też trenuje? Nie słyszę. Tai chi? Tak. Nie, ja tego. Oni tam ćwiczą wszędzie w koło, bo ja przychodzę na taką górę, oni mają tu wszystko elegancko przygotowane, schody na sam szczyt. Ja mam taką górę 500 metrów wysoką nad poziomem morza i na niej trenuję wejścia, zejścia sobie, a tak generalnie to biegam tu w koło na tej wyspie. 2 godziny dziennie zabiera mi bieganie. To jest pół maratonu. To jest taka działka dzienna i do pracy rowerem. 20 kilometrów w jedną stronę i w powrót. No, trzeba być pokręconym. No, pozytywnie. Tak, takie jest życie. Dzisiaj padał deszczyk, ale też pokonałem, bo mi było dnia rowerem. No, mam trochę taki sprzęt chiński, to się nazywa kondom, taki gumowy nakładam i jadę, kurde. Tadziu, no? A jak ci z Chińczykami się współpracuje? Chińczyki są super, wiesz? Ja, oni są tacy, że jak im nie odbiorę, to oni mówią, dobra, to odbierzesz jutro, jak mają spieprzone, nie? No tak. One, jak ja bym ich odebrał za pierwszym razem, to oni byliby wkurzeni na siebie, że za dobrze zrobili. No. Ale trzeba przyznać, że oni się bardzo szybko uczą. Oni się uczą, jak im coś pokażesz i powiesz, pokażesz im swój standard, to oni go opanują w moment i nie zrobią więcej, jak im raz tak odbierzesz, to już ci nic więcej innego nie zrobi. Tylko tak. No. No dobra. Ale są robotni, trzeba przyznać. Żebym ja miał takich ludzi w Polsce, w brygadzie, nie ma, nasze chłopaki nie mają polotu. Albo może za mało człowiek wymagał, albo za mało zarabiali, bo w Chinach się w tej chwili nieźle zarabia. Zgadza się? No. W Chinach się teraz nieźle zarabia, tak? No, nieźle się zarabia. Na przykład taki kierownik, jak ja byłem, ty byłeś dużo wyżej, ale moje stanowisko kierownika oddziału, to taki jeden jest też na tym, to on ma 3,5 tysiąca dolarów. I on mówi, że to jest mało. No. A taki zwykły pracownik? A zwykły pracownik w tej chwili dzienna dniówka to jest około 100 zł. Z Szanghaju lecę do Katmandu 8 kwietnia i 11 kwietnia przekraczam z Nepalu granicę do Chin i z tamtej strony od Tybet wchodzimy do tego, na górę. Idzie nas trzech z polskich chłopaków, 2 i ja, nie? No. No to piękna sprawa. To wszystkiego dobrego, zdrowia ci życzę. Zdrowia, szczęścia i szczęść Boże. Wszystkiego dobrego. No, dziękuję, hej. Trzymaj się. Ej, to jest człowiek, którego syn w tych wiadomościach, tak, na wózku inwalidzkim, Marcin Szewczak, co dzień występuje, nie? A z Tadziem to znamy się mnóstwo i razem współpracowaliśmy, bo ja musiałem na rzecz jego też budować rusztowania, zadaszać. Do takich historii wspaniałych, które się dzieją już po wygaśnięciu, po zamknięciu stoczni, jest pewnie więcej, prawda? Takich cudownych. Są duże, bo na przykład przyjeżdżają koledzy. Bo tu Himalaje, tu biegi, prawda? Przyjeżdżają koledzy ze stoczni z Norwegii, opowiadają, jak tam się robi. Nie, jakie warunki, ile zarabiają. Tak samo i z Niemiec. Żal, po prostu żal, że stocznia padła.
jak pan rozumie określenie, że Rumia to jest sypialnia stoczni? Już nie. A, no, takie było powiedzenie, ale naprawdę na Rumi tam było dużo. No, w stoczni pracowało na tym. Mnóstwo. Mnóstwo nas tu było stoczniowców, bo na Kolejka, na Wianowie czy w Rumi to była zawsze pełna. Ale myśmy byli dumni, że pracujemy w stoczni. I się znaliśmy jeszcze do tego wszyscy. No, myśmy tu się wszyscy znali.